Witam Was serdecznie na kolejnym spotkaniu. Spotykamy się dzisiaj w takim wyjątkowym dniu. Jest 11 listopada, święto niepodległości dla Polski, dla Polaków. Cudowny dzień, gdzie świeci słońce, pięknie dopisuje nam pogoda. Jesteśmy gdzieś przy zachodniej granicy Polski. Tak, jestem tutaj pierwszy raz. Dziękuję za zaproszenie. Spotykamy się i pracujemy. W takim czasie przyszło nam akurat ciekawym pracować. Pracujemy mówiąc sobie o tej bieżącej sytuacji. Ja postaram się, nawet nie będę się starał, bo chodzi o to, że to z lekkością popłynie. Będę mówił o pewnej mechanice tej rzeczywistości, pokazując, że to, co widzą nasze oczy, w rzeczywistości wygląda troszeczkę inaczej i inaczej należy się z tym wszystkim komunikować. Także to, co jest najważniejsze, stworzę jakby pewien fundament, najważniejsze, użyłem słowa najważniejsze, ale później powiem o tym, żeby nie przywiązywać też wagi do niczego. Także jest to ważne, ale nie tyle ważne, aby nie mogło być nieważne. Ale fundamentem będzie to jedność. Jedna albo wszystkość. Bo nam przyszło doświadczać w świecie poza jednością, w świecie nazywanym dualizmem. W świecie dualnym, że są minimum dwa bieguny, tak? Dodatni, ujemny. Ciepło, zimno, jasno, ciemno, męski, żeński, wysoki, niski, gruby, chudy i tutaj wszelkie możliwe różnorodności plus te wszystkie pośrednie. Natomiast i w tym dualizmie kierowaliśmy się umysłem. A dodatkowo został nam dołączony jeszcze gadzi umysł. Może tak, jesteśmy istotą duchową ubraną w tym doświadczeniu w ciało fizyczne, które jest awatarem dla naszej istoty duchowej i w tym ciele fizycznym mamy zmysły. Zmysł wzroku, smaku, węchu, słuchu i dotyku. Tak? I wchodzimy w różnorakie interakcje. W tym świecie dualnym ta jedność dla pewnych doświadczeń podzieliła się na nieskończone ilości takich istot, nie tylko ludzkich, ale także i rośliny, i zwierzęta, i minerały, i całe planety. To wszystko jest część jednej wielkiej całości. I dla nas istotne jest, aby uświadomić sobie tutaj w tym doświadczeniu, będąc w tym wydzieleniu, że jesteśmy częścią tej najwyższej istoty. Ona jest nami. To wszystko jest mną samym, a ja jestem wszystkim. I jeśli jest Bóg, to On jest tą najwyższą istotą duchową, ale jest też we mnie, a ja jestem w Nim. Tak, tak definiujmy tą najwyższą istotę i Boga. Natomiast w międzyczasie tutaj dla pewnych eksperymentów dualnych słowo Bóg zostało zawłaszczone przez pewne istoty pasożytnicze, które dla jednych nazywają się Allah, dla innych Jahwe, dla trzecich jakiś tam może Wisznu, czy Manitu, czy dla innych jeszcze, czy to może Ozyrys, czy to Ra, czy to jakiś tam, czekajcie, Baal chyba. Także i boginie, jak ta znana Inanna, czy też jeszcze tam jakieś takie z mitologii różnych, szczególnie greckich, tak? Natomiast i to były istoty pasożytnicze powołane z tej wszystkości dla pewnych doświadczeń, więc przez nas samych odgrywały te role, jakie odgrywały. My gdzieś się kiedyś łączyliśmy od młodości, pewnie poprzez jakąś religię, najczęściej tutaj katolicką, łączyliśmy się z którymś z tych egregorycznych bogów, a nie łączyliśmy się tak naprawdę z tą najwyższą istotą duchową, która jest nami, a my jesteśmy częścią jej. My nie potrzebujemy żadnych pośredników, żeby
łączyć się z tą istotą duchową. W momencie, gdy się pojawia jakaś hierarchia, jakieś bóstwo, uwielbiane bóstwo, czy też uwielbiana bogini, to już w tym momencie nasza energia jest przekierowana na zewnątrz, gdzieś do jakiegoś takiego systemu egregorycznego. Chodzi o to, żeby wyjść poza wszelkie dualne koncepcje religijne, polityczne, żywieniowe, szczepionkowe albo antyszczepionkowe, tak, bo tutaj się pojawiła różnorodność, wyjść poza te wszelkie koncepcje i wrócić do przestrzeni jedności, będąc nadal tutaj na Ziemi, korzystając z tego awatara, ale postrzegając tą rzeczywistość inaczej, postrzegając ją po prostu i komunikując się z tą rzeczywistością jak z samym sobą, bo jesteśmy tutaj w tym doświadczeniu, w pewnym wydzieleniu, gdzie ja doświadczam siebie w sobie i siebie we wszystkich swoich emanacjach. I tak samo każdy z Was. I dla Was Wy jesteście najważniejsi. W Waszym hologramie życia to jest tak, że jesteście Wy jedyni prawdziwi, a wszystko inne, co Was otacza, jest iluzją, jest hologramem, ale jednocześnie jest Waszą własną emanacją. I dlatego należy wszystko, co pojawia się w Waszym hologramie życia, to wszystko należy szanować, wszystko należy kochać, wszystkiemu należy być wdzięcznym i wszystko należy akceptować. W szczególności to wszystko, co trudne by było do zaakceptowania, bo jesteśmy różni, jesteśmy odmienni, a w tym świecie i w świecie informacyjnym jest wiele takich różnych rzeczy nazywanych przez system testujący nas wynaturzeniami albo patologiami. Takie jakby nienormalne zachowanie. I my w stosunku do tych zachowań mamy też się w specyficzny sposób ustosunkować. Więc sobie popracujemy nad tymi zachowaniami. Jakie są tu zachowania? Więc tak, te różne zachowania. Co jest takie najbardziej rażące, tak? Czyli trudne do zaakceptowania w społeczeństwie i wśród naszych znajomych. Wymienimy sobie tutaj kilkanaście czy kilkadziesiąt różnych zachowań. Co trudno by było pokochać, co trudno by było zaakceptować, co sprawia nam jakiś ból czy jakiś dyskomfort. I od dziesiątek lat tutaj w Słowiańszczyźnie rozpanoszyło się pijaństwo, czyli alkoholizm. Tak? Przez samocha, czy przez samocha. No, ja jestem tylko rolnikiem na ten czas przejściowy, tylko jako prelegent i zaraz po tej całej akcji wracam na swoje pola. Natomiast teraz jest pewna praca do wykonania. Nie pytajcie mnie o tabliczkę mnożenia, bo mógłbym nie do końca prawidłowo odpowiedzieć i tutaj ta ortografia też nie zawsze będzie prawidłowa. Alkoholizm jest takim zjawiskiem często trudnym do zaakceptowania. I pewnie wiele osób z grona Waszych znajomych odgrywało te różne role takiego uwikłania się w to zjawisko i zachowywania się pod wpływem tego alkoholu i z pewnością byli nieprzyjemni. Pewnie macie takie osoby i dotychczas te osoby w jakiś sposób może się gibaliście, bo oni byli wulgarni, może byli brutalni, może przed nimi uciekaliście, tak? Może sami też tego doświadczaliście. Chodzi o to, żeby za chwilę będziemy zmieniać sobie stosunek do tych ludzi, bo w naszym zostaliśmy nauczeni, żeby ich się bać, z nimi walczyć, przed nimi uciekać. A to są nasze własne emanacje, które odgrywają pewne role po to, żebyśmy my pokochali, co w nas samych jest nie do pokochania. Żeby wrócić do jedności, należy pokochać to, co pokochane jeszcze w nas nie jest, nie w innych. Nieważne, co inni. To doświadczenie, co tutaj się dzieje w tej chwili na Ziemi, to dotyczy Was i tylko i wyłącznie Was, tak? Wy jesteście jedyni prawdziwi w swoim własnym hologramie. Wszystko inne jest to iluzja, ale iluzja egzaminująca. Czyli dochodzą do nas pewne informacje i pewne zdarzenia, a my mamy albo się w to wkręcić, albo zachować ciszę i świecić światłem na to. Tak? Najczęściej wkręcaliśmy się w to, co system,
co się działo w naszym hologramie, co robili ci inni ludzie i generowaliśmy emocje. Za naszą emocją idzie nasza moc kreacji i zasila jeszcze bardziej to zjawisko. To, co nie było pokochane, im więcej emocji my w to wkładamy, tym bardziej to narasta. Zgodnie z zasadą, że nasza energia idzie za uwagą i namnaża w polu obserwacji przedmiot obserwacji. Jeśli zdarzenie było, nazywało się alkoholizm i ktoś z rodziny reprezentował to zdarzenie, im bardziej z nim walczyliśmy, im bardziej nim pogardzaliśmy, im bardziej go nienawidziliśmy, chcieliśmy od niego uciekać. Nie da się uciec od tego zjawiska, jeśli jest niepokochane, bo znajdzie się następny taki aktor. Tak? I nawet jeśli to będzie w innym kraju, bo uciekniemy do innego kraju, czy na inny kontynent, to i tak się znajdzie taki aktor. To zjawisko można tylko rozpuścić poprzez pokochanie. Raz pokochane nie wróci. Prawdziwie pokochane nie wróci. Nie w pełni pokochane jeszcze w jakiejś tam odrobince wróci. Więc to jest jedno zjawisko i wy wiecie, kto w waszym przypadku jest. Może jest, tak? Bo nie wszystkie te zjawiska będą was dotyczyły. Na te kilkadziesiąt, które sobie tutaj wypiszemy, kilka może będzie was dotyczyło, że to są pewne aspekty, które są na dzień dzisiejszy do pokochania, do uszanowania, do zaakceptowania. Role te są odgrywane przez waszych największych nauczycieli, tak? Waszych największych mistrzów życiowych. Tych, którzy dostarczają wam cierpienia w dniu dzisiejszym, w tu i teraz, lub dostarczali i było to w przeszłości, ale gdzieś to jest jeszcze w zapisie, może w podświadomości albo w świadomości. I lekiem na wszystkie te zapisy, lekiem na wszystkie bolączki w dzisiejszych czasach jest światło. Jest wchodzenie w światło, trwanie w świetle, świecenie światłem i zarażanie tym wirusem innych. Tak? Także będziemy starali się złapać, uchwycić ten stan i po prostu, jeśli będziecie mieli ochotę bawić się w zarażanie innych wirusem światła, taką radością, wdzięcznością, błogością, to jest to bardzo fajne zajęcie, fajne zadanie. Więc to jest jedno zjawisko. Może ktoś z was doświadczał w swoim hologramie, może nie, oby nie, ale po prostu nawet nie oceniajmy, czy to jest dobre, czy to jest złe. To jest po prostu zjawisko, które nie zostało jeszcze dotychczas pokochane i jest to do pokochania. Potem kolejne, no za alkoholem idzie, załóżmy, idzie narkomania, tak? Czyli odurzanie się różnymi specyfikami, odrywanie się od tej rzeczywistości, też degradowanie swojego ciała i jakości swojego życia. Może macie z tym styczność, może nie, może widzicie takich ludzi na ulicach w formie pijaków, w formie alkoholików i tu chodzi o was stosunek do tego. Tylko i wyłącznie chodzi o wasz stosunek. Jeśli wy to, tak jak ja to nieraz opowiadałem o tym śmieciarzu, który gdy szedłem do lasu, do mojego lasu szedłem, tak, chciałem, żeby on był zawsze piękny, ale tam nie grodziłem go, były drogi przejazdowe i po prostu za każdym razem taki człowiek, który przejeżdżał motorkiem, rzucał tam puszki po piwie, butelki po piwie, butelki po wódce, paczki po papierosach, śmiecił po prostu mi w lesie. Im bardziej się złościłem, im bardziej miałem emocje w stosunku do niego i takie złorzeczenia, żeby mu nogi z dupy powyrywał za to, co robi, to tym więcej śmieci. Codziennie więcej i więcej. Tak? Jak już w końcu machnąłem ręką, a dobrze, to mi to nie służy, bo za każdym razem źle się czuję. Potem zbieram te śmieci i coraz większe worki z tego lasu wynoszę. Tych śmieci, machnąłem ręką, zaakceptowałem, odpuściłem temu człowiekowi i ilość śmieci zmalała, bo zjawisko, które pokochamy, uszanujemy, on po prostu, ja teraz dochodzę tak na logikę biorąc, widocznie sam kiedyś byłem takim śmieciarzem, skoro teraz muszę doświadczać tego, że ktoś w mojej przestrzeni śmieci, tak? I widocznie muszę tego doświadczać i zakończy się to moje doświadczenie w momencie, gdy pokocham samego siebie w formie tego człowieka, który mi to robi. W tym przypadku tego śmieciarza. No i w momencie, gdy wyluzowałem, ustąpiłem, to ta ilość śmieci akurat w tym lesie
zmalała. Proces jest jeszcze chyba nie do końca uzdrowiony, bo jeszcze w moim hologramie życia, ja też się cały czas uczę i tutaj doświadczam, ale te moje lekcje to już nie są jakieś traumy, tak? Mi ogólnie żyje się dobrze i z każdym dniem coraz to lepiej. I tak dobrze jak teraz nie żyło mi się nigdy w tym życiu, nigdy tak dobrze, tak fajnie, tak sympatycznie, gdzie jest i jeszcze 7 lat temu był brak szacunku. Teraz mam ten szacunek. Jeszcze 7 lat temu było odrzucenie i porzucenie. Teraz już tego nie ma, jest wręcz w drugą stronę bardzo dobrze. Jeszcze 7 lat temu było bardzo, bardzo słabe zdrowie. Bardzo duża nadwaga i problemy i powikłania takie różne zdrowotne. Tak? Dzisiaj tego nie ma. Dzisiaj moje ciało w wieku 50 lat jest w lepszej zdolności i funkcjach lepszych niż 20 lat temu. Tak? 7 lat temu może była prawie takie bankructwo finansowe, utrata płynności finansowej, tak? I takie, słaba jakość życia materialna, a dzisiaj to wszystko przepięknie płynie, wszystko płynie pięknie, tak? Kiedyś jeszcze się stresowałem przed każdym wystąpieniem, przed każdym wykładem, robiłem prezentacje, jakieś tam kartki, notatki. Dzisiaj tego nie robię po prostu. To samo po prostu przychodzi. I tak samo finanse. Po prostu w momencie, gdy się nie liczy, nie dokonuje pomiarów, bo pomiar zatrzymuje przepływ, tą falę. My mamy płynąć na fali, dać się nieść. Kiedyś, gdy jako ekonomista liczyłem, rachowałem, kalkulowałem, optymalizowałem, sknerzyłem, kombinowałem, to im bardziej wchodziłem w umysł i w te kombinacje, tym mniej było do liczenia, tak? Dzisiaj nie mierzę, nie wiem ile jest, ale jest bardzo dużo i chyba coraz więcej. Tak mi się wydaje, że chyba, nie? Bo coraz większe rzeczy gdzieś tam w tle robię i po prostu wiem, że ta jakość życia może się poprawić tylko dzięki innemu postrzeganiu tej rzeczywistości i innemu komunikowaniu się z tą rzeczywistością, a w szczególności z innymi istotami. Ważne, żeby widzieć w tych innych istotach samego siebie, zgodnie z jednorodną teorią pola. Jednorodna, z jednego urodzone, z jednego wszystko urodzone, przy czym to jest taka pełniejsza definicja tej teorii. To wy jesteście prapoczątkiem wszystkiego. To z was, to wy jesteście najważniejszą osobą w waszym hologramie i wszystko do was przychodzi po waszą miłość, po wasz szacunek, po wdzięczność, po uznanie, po akceptację. Wy sami też tu w tym doświadczeniu tego jakby pragniecie, tak? Chcielibyście, żeby to było w dostatku w waszym hologramie i to wszystko może być, tylko nie na takiej zasadzie, że my tego żądamy, że ja chcę być szanowany, że ja chcę być kochany, ja chcę być akceptowany, bo im bardziej chcemy, to tym bardziej zaburzamy równowagę i harmonię w polu. My jako istoty duchowe w tym doświadczeniu, jedności, wielości i tej całej wielości postrzeganiu jako jedność, w tym doświadczeniu mamy po prostu pokochać to, co jest jeszcze nie do pokochania i to będzie przychodziło w tych różnych zdarzeniach, zachowaniach, informacjach wokół nas. Kolejne jakieś tam zachowania. Wymieńmy sobie, co jeszcze może nas egzaminować, drażnić. No, palenie papierosów, tak? Papierosy. Macie takich ludzi, którzy palą wokół was, dużo palą, bardzo dużo, jak mówią do was, to czuć ten zapach, jak się zbliżają, to czuć ten zapach. I po prostu ja znam osobę, która w bardzo młodym wieku zmarła na raka płuc, na nowotwór płuc, nigdy nie paląc papierosa w życiu, ale nienawidząc palaczy. Im bardziej uciekała, walczyła, nienawidziła, tym ta nienawiść zamieniła się po prostu w nowotwór. Tak?
Więc po prostu to jak każde to zjawisko i ludzi należy po prostu zaakceptować, uszanować, pokochać, wtedy zniknie. Albo nienawidzieć i wtedy będzie narastało, bo taki jest mechanizm kreacji. Co jeszcze? Bluźnierstwa. Czyli brzydkie słowa, tak? Pewnie macie takich znajomych, gdzieś tam w ekipach budowlanych najczęściej są fachowcy, którzy jak nie zaklną, to prosto nie pomalują albo nie wytynkują prawidłowo. Są tacy ludzie, wiedzcie, że oni odgrywają rolę, tak? Najlepiej jak potrafią. Waszym zadaniem jest tylko ustosunkować się, nie moralizować tego człowieka, że ma nie pić, nie ćpać, nie palić, nie bluźnić, nie moralizować, tak? Tylko po prostu na niego popatrzeć, na niego poświecić, przyjąć z akceptacją, że jest taki, jaki jest, jest inny niż ja, czy jeszcze inni, ale broń Boże nie pogarszać, nie pogardzać. Każdy stan, nasz wewnętrzny stan, tutaj mamy poziomy świadomości według Hawkinsa, naniesione na przestrzeń wariantów, tak, na tej kartce. Tu jest taki punkt na linii, tu i teraz, w tu i teraz, jesteśmy w tu i teraz, tak? I my w każdym momencie tu i teraz możemy przesiąść się na którąkolwiek z tych alternatywnych linii życia. My tak naprawdę non-stop się przesiadamy, tylko tego nie widzimy. Umysł tak dekoduje tą rzeczywistość, że po czasie widzimy, że jest ciężej albo lżej, że jest więcej cierpienia albo sympatyczniej, tak? Po czasie. Jesteśmy w tu i teraz i przychodzą do nas pewne informacje. I w zależności od tego, jak my, co my wypuścimy z siebie, czy wypuścimy z siebie częstotliwości od 200 w dół, 200 to jest próg odwagi, to jest taki przełom w naszym życiu, żeby zacząć stosować coś nowego, wyjść poza sferę komfortu i zacząć się inaczej komunikować. I o tym sobie jeszcze porozmawiamy. Dotychczas byliśmy szkoleni, edukowani, a właściwie tresowani po to, żeby generować w komunikacji z otoczeniem, z samym sobą, generować emocje. Żeby mieć do kogoś żal, złość, pretensje, nienawiść, wstyd, poczucie winy do siebie albo do tego człowieka, wkręcać go tam w coś. I zobaczcie, na zasadzie tej bateryjki, o której mówiłem, bo jesteśmy takimi jakby bateryjkami, gdy się wyśpimy, zaśniemy w błogim stanie, spało nam się dobrze, zjedliśmy cudowne śniadanko, dopóki nie włączymy telewizora albo smartfona, jesteśmy na takich wysokich częstotliwościach. Mamy się dobrze. Jeśli się jeszcze głęboko wyspaliśmy, to odmłodziło się nasze ciało, zregenerowało się nasze ciało. Mamy się dobrze. Gdzieś jesteśmy na poziomie, załóżmy, 400, tak? 400. I wystarczy, że włączymy telewizor i tam jest informacja, że coś się dzieje przy białoruskiej granicy. I pojawia się strach. Gdzie tu jest ten strach? 100. Aha, tutaj jest strach. Z 400 przeskakujemy na 100. Od razu przeskakujemy. A ile porcji energii jest zasila egregora w tym momencie? 400 odjąć 100? 300 jednostek, tak matematycznie, jakoś tam, żeby było obrazowo, 300 jednostek odchodzi od nas, tej energii, naszej mocy kreacji. My przeskakujemy na 100, jesteśmy w niepokoju i zasililiśmy z tych 300 jednostek energii, egregor jako pokarm dla siebie weźmie ze 100, a 200 reinwestuje i materializuje już wtedy, bo ma moc materializacji, bo nam dopiero co zabrał, materializuje w różne zdarzenia, które będą w hologramie indywidualnym tego człowieka i będą w hologramie zbiorowym wszystkich. Tak? I dlatego tak ważne jest, aby inaczej postrzegać tą rzeczywistość. Teraz pokazałem Wam matematykę tej energetyki, że nie służy nam wchodzenie w niskie stany, w te stany emocjonalne. Nazwijmy tak, wszystko to, co wewnątrz nas, te stany, co nas ograbiają z energii, to jest poniżej 200 i my będziemy nazywać to
emocjami. Emocje, tak? Wszystko, co poniżej 200, tracimy energię. I to degraduje jakość naszego życia. Wszystko to, co powyżej 200, to są stany, które będziemy nazywać uczucia. Uczucia. Mamy tutaj większy luz, tutaj mamy skurcz. Tu jesteśmy przygotowani do walki albo do ucieczki. Tak? Taki skurcz i strach. A tutaj mamy coraz większy luzik, luz, totalny luz, totalne wywalenie na wszystko to, co się tam na świecie zadziewa. Tak? Bo w momencie, gdy my mamy się dobrze, jesteśmy połączeni z najwyższą istotą duchową, tym prawdziwym Bogiem, Ojcem i Matką, to jesteśmy w takim zaopiekowaniu, że choćby świat walił się na naszych oczach, nam się nic nie stanie. Choćby cyklon był, na zewnątrz wszystko się waliło, wy będziecie w oku cyklonu. I zawsze, dopóki zachowacie wewnętrzną ciszę i spokój, zawsze będziecie w oku cyklonu. Natomiast w momencie, gdy możecie w każdej chwili przelogować się z serca i zaufania na umysł i na strach i zaraz przeskakujemy tu i wchodzimy do cyklonu i on nas wtedy zamiata. Tak? My w każdej chwili tą rzeczywistość sobie zmieniamy. Z każdym uśmiechem przeskakujemy tu, ale z każdym żalem i smutkiem jesteśmy tu. My skaczemy po tych liniach życia. Jesteśmy surferami. Surferami po tych liniach życia i chodzi o to, żeby wpłynąć na takie wody, gdzie będziemy tylko niesieni, a nie na takie wody, gdzie my musimy pod prąd po prostu wiosłować i męczyć się i tracić dużo energii. Płyńmy z prądem. Tak? I ja zawsze mówię na szkoleniach o tych czterech zjawiskach, gdzie można przemieszczać się w tej rzeczywistości materialnej z lekkością, bez wysiłku, po linii najmniejszego oporu, bez jakichkolwiek strat albo przy minimalnych stratach. I to jest właśnie to surfowanie, gdzie surfer wsiada na deskę i po prostu daje się nieść, łapie falę, daje się nieść fali, a on tylko dba o równowagę i o harmonię, żeby nie spaść z deski. Tak? Naszym zadaniem nie spaść z deski to nie wkręcić się w nic, w żaden dualny program, w żadną koncepcję, tylko wejść w światło, trwać w tym świetle, emanować tym światłem, ewentualnie zarażać tym światłem, tak? Ale w nic się nie wkręcać. My w tej grze mamy być albo dotychczas byliśmy uczestnikami gry, gdzie emocjonalnie angażowaliśmy się i było wiele takich przykładów, na przykład te osoby, które pamiętają serial Izaura, tak? Płakaliście? Czyli było to wkręcenie, przywiązanie się, tak? Było wyciskanie emocji, tak? Wyciskanie łez, tak? Potem były jakieś teraz takie tureckie seriale były, tak? O jakimś sułtanie i sułtance. I może teraz jeszcze coś leci, ja nie wiem, nie? Więc kiedyś to było, byliśmy może nie za bardzo uważni, tak? Teraz wiemy, że te dojarki energetyczne, że one są gdzieś tam wokół nas, ale my nie potrzebujemy już tych doświadczeń. Lepiej nam się przelogować i doświadczać wrażeń i zachwytów w kontakcie na przykład z przyrodą, z naturą albo z innymi cudownymi ludźmi. Tak? Tutaj się wymieniać się energią, bo w tej przestrzeni jest pasożytowanie. Tutaj w momencie, gdy istota nie ma połączenia z wyższą świadomością i z Matką Ziemią, nie jest w tym przepływie, tak? Nie jest na tej fali, że go niesie, jak w surfingu, czy w dryfowaniu, płynąc kajakiem, że się z lekkością płynie i tylko trzeba muskać raz z prawej, raz z lewej, żeby nie przywalić kajakiem, nie spać z nurtu, tak? Jak się trzymamy nurtu i dbamy o bycie w nurcie, tylko muskając delikatnie wiosełkiem z jednej albo z drugiej strony, to nie jest żaden wielki wysiłek, to nurt niesie, fala niesie, szybownicy, tak jak mój kolega Piotr Bobula z Bieszczadów, gdzie potrafi wzlecieć, raz wyciągnięty, i potem praktycznie nawet prawie 1000 kilometrów jest w stanie przelecieć bez kropli paliwa, wykorzystując prądy wznoszące, pewne fale, które są w powietrzu. Tak? I kolejny przykład podróżowania w tej rzeczywistości bez wysiłku, bez strat, bez trudu, to nadprzewodnictwo. Takie zjawisko w przepływie prądu, że jeśli stworzy się warunki, odpowiednie warunki do przepływu prądu, to ten prąd normalnie zawsze przepływa, pokonuje
od A do B ze stratą, tak? Traci się na ciepło, na te różne opory, traci się energię, ale przy takim stanie nadprzewodnictwa nie traci się nic z przepływu, tak? Czyli przy zerowym oporze. I właśnie stan bytowania tutaj, w tej rzeczywistości materialnej, że mamy być w tym świecie, ale jak nie z tego świata emocjonalnego i umysłowego, tylko ze świata, będąc w stanie światła, tak? Ale w tej rzeczywistości dualnej, bo my mamy tu w tym dualizmie zakotwiczyć światło, przejawić światło, emanować światłem, zarażać światłem. Tak? I wtedy doświadczamy, że nagle sprawy się same rozwiązują. Nie trzeba o nic walczyć, o nic zabiegać, wszystko samo przychodzi, samo się prosi. Pieniądze same się proszą o to, żebym je dotknął i wydawał z radością, żebym przysparzał sobie radości. I wszystko służy, wszystko, tak? Wszystko pragnie waszego dotyku, tak? Najnowszy model samochodu, albo najnowsza, najpiękniejsza sukienka, czy buty, czy smartfon, czy cokolwiek. Wszystko was pragnie i doświadczania z wami, nie wy. Nic nie pragnijcie, wy miejcie tutaj luz. W momencie, gdy wy pragniecie, wchodzicie w umysł i umysł zaciera ręce, a mam cię, bratku, no to ciebie teraz przeciągnę przez leasingi, kredyty z frankiem szwajcarskim, biznesplany i różne kontrole skarbowe i inne rzeczy, że może ty to dostaniesz, ale z takim bólem, że pożałujesz tego, że tego zapragnąłeś, tak? Można pragnąć, ale pragnienie, oczekiwanie, przywiązywanie wagi, że coś musi być, to jest z przestrzeni umysłu. A można wszystkiego doświadczać, patrząc, że to wszystko was pragnie. Tak? I z miłością po prostu wystarczy tylko trwać, czyli uczynić tutaj w sobie równowagę i harmonię. Nie być w emocjach, tylko tak przepuszczać te informacje ze świata, żeby z wami nie zarezonowały. Przepuszczać. W pewnym momencie one w ogóle znikną, ale na razie jeszcze będą różnorakie informacje dla egzaminu i dla testu. Ale z każdym zdanym egzaminem przeskoczycie z tej linii życia na tą linię życia. Bo pojawi się w waszym życiu gdzieś tam może jakiś alkoholik. Dotychczas z nimi wyśmiewaliśmy ich, pogardzaliśmy, tak? A teraz zaakceptujemy, że jest taki, jaki jest. Potraktujemy go z szacunkiem, bo to jesteś ty sam, ty sama. Tylko w innym troszeczkę doświadczeniu. To on doświadcza za ciebie, a twoim zadaniem jest tylko jako obserwator na to popatrzeć, nie wygenerować z siebie żadnych emocji, tylko akceptację, szacunek, wdzięczność i bezwarunkową miłość. My będziemy to nazywać światłem. Mamy świecić na to, co światłem nie jest. I oświetlić w swoim hologramie. Ważne jest, żeby dbać o swój hologram. Żeby umysł nie wkręcił nas w program, że trzeba rozświetlać cały świat, żeby uszczęśliwiać wszystkich na zewnątrz. W momencie, gdy wy uszczęśliwicie siebie, światło w sobie i królestwo w sobie, to wszystko będzie rozświetlone. Tak? Natomiast jak będziemy realizować programy takie pomocowe na zewnątrz, żeby uszczęśliwiać świat na zewnątrz, to tylko to takimi dobrymi chęciami jest wybrukowane. Tak? Mówi się w przysłowiu, że piekło. Bo chodzi o to, że najpierw królestwo w sobie, a cała reszta będzie dodana jako dostatek i zdrowia, i radości, i szczęścia, i cudownych relacji. I wszystkiego, tak? Więc dbamy o równowagę i harmonię w sobie, o to światło w sobie. Dobrze, w tej części zrobimy małą przerwę. Dziękuję serdecznie za tą pierwszą część.